Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w najnowszym odcinku z Alexa. Zaczniemy sobie od nauczenia się czegoś ciekawego u Bahadura. Mamy tutaj rytuały, ale my nie mamy tyle punktów, cholera, żeby nauczyć się więcej rytuałów. Gniew, wpadasz, że będziesz szał i zadajesz znacznie więcej obrażeń. Mi oczyszczanie krwi usuwa wszystkie efekty statusu. Otrzymujesz obrażenia obniżone o połowę. Ja tu chciałem rytuał ochronny dać. Zwiększa twoją witalność, możesz biegać szybciej, odnowuje. Aj, fajne to są rzeczy, ale nie mamy tyle kurczę punktów. Możemy nauczyć się gniewu. Gniew tu będzie do magii. Okej. Co, teraz możemy użyć gniewu? Przez chwilę będziemy zadawać więcej obrażeń. No fajna sprawa. Szkoda tylko, że nie możemy się nowych rytuałów nauczyć, bo nie mamy tyle punkcików. No cóż, no. Mogę inaczej rozdysponować. Mogę nie dodawać tego punktu w... Mogłem nie dodawać punktów w to myślistwo, już tak jest końcówka gry, tak mi się wydaje. Więc jest to niepotrzebne. Ale możemy sobie tutaj pozbierać to żarcie na pewno. Okej, pójdźmy do punktu, w którym mieliśmy się spotkać z Kronem. Dowód, co? Tak, to dobre miejsce na kontakt z Kassandrą. Przyjąłem. W porządku. Czas na twoje czary, Mary. Rozkaz niezrozumiały. Połącz się z jednostką kontrolną Zero. Niewykonalne z powodu zaawansowanych protokołów bezpieczeństwa. Dezaktywuj protokoły. Chcę porozmawiać z Kassandrą. Dezaktywacja. Proszę czekać. Proszę czekać. Połączono z jednostką kontrolną Zero. Dobra. Kassandro? Słyszysz mnie? Owszem, druga ludzka anomalia tej planety. Gdzie jest twój prototyp? Ciągle nie znalazłaś Dawkinsa, co? Niełatwo wytropić tego dupka, kiedy chce pozostać w cieniu. No i aktualnie to ja sam nie wiem, gdzie on jest. Stój w miejscu. Kuratorzy zabiorą cię do aresztu. Gdzie twój prototyp? Wstrzymaj się chwilę. Mam propozycję. Może ugościsz nas w swoim głównym formatorze? Ugościsz? Czy druga ludzka anomalia tej planety dobrowolnie zgłasza się do aresztu? Właśnie tak. Wybieram się wprost do jaskini lwa. W tych okolicznościach moja wizyta w głównym formatorze i tak byłaby nieunikniona. Analiza. Chyba nie wyraziłem się zbyt jasno dla maszyny, więc pozwól, że wytłumaczę. Gdzie ja to już widziałem? Wykryto jednostki wroga. Świetnie. Najpierw pozbędziemy się jej sługusów. Gdzie oni są? O, tutaj się pojawili. Jakiś szczur tutaj, kurde, podlał. Dobra, idź sobie. Pięknie udało się go zdjąć. Dowódco? Musimy znaleźć Dawkinsa i się go pozbyć. Stanowi zbyt duże zagrożenie. Musimy trzymać rękę na pulsie. Spróbuj jeszcze raz pomówić z Kassandrą. Musimy trzymać rękę na pulsie. Spróbujmy jeszcze raz pomówić z Kassandrą. Wybrane miejsce wydaje się idealne. Ruszajmy. Połączono z jednostką kontrolną Zero. Zobaczymy co teraz.
Chyba jednak nie dam ci się złapać tak łatwo. Będziesz musiała wymyślić coś innego. Analiza. Nie przemęczaj się. Pomogę ci. To nie tajemnica, że chcecie nas podzielić. Wszczynacie zamieszki, siejecie zamęt wśród naszych społeczności. Najwyraźniej się boicie. Co jeśli się zjednoczymy? Jeśli połączymy wszystkie siły? Analiza. Pozostałabyś ze swoją armią w Mararkorze i pozwoliła się otoczyć? Rozruchy i niepokój wśród ludzi to uwzględnione parametry. Ciekawe. Obliczyliście to sobie, tak? A co z jednostkami? Co w sytuacji, gdy podkradnie się do ciebie jakiś samotny wojownik? Nie lękasz się tego? Nie postrzegasz jako zagrożenie? Gdzie twój prototyp? A więc to Dawkins wzbudza w was największy strach. No jasne, bez wątpienia wie coś, co mogłoby pokrzyżować wam szyki. Ale czy warto się tym martwić? Przecież cały wasz mroczny eleks wkrótce skazi wszystko. Czy nie na tym wam zależało? Wzorowa czystość nośnika transmutującego organizmy jest zagwarantowana. Czyli ktoś zatruwa wasz nośnik lub osłabia go przy użyciu podobnej substancji. Cholera. Skład eleksu albów w Ignadonie. Zamierzacie go wkrótce zaatakować. Zgadza się? Wykryto jednostki wroga. Znowu nas atakuje? Szlak by to. Teraz! Teraz trzech kuratorów wysłała. Okej, czyli musimy pomóc albom. Bo albowie mają ten skład z eleksem, jeżeli oni przemieniliby ten eleks z bazy albów w mroczny eleks i dzięki niemu przemienili na przykład okoliczną faunę i florę w swoje mutanty, no to zyskaliby dużą siłę. Co? Powoli zaczynają mnie wkurwiać. Trudno, musimy przejść dalej. Potrzebujemy więcej informacji. Omówmy. Najpierw zajmijmy się największym sprawem na ziemiach wolnych ludzi. Musimy znaleźć Dawkinsa. Pomówmy z Kassandrą ostatni raz. Pomówmy z Kassandrą jeden ostatni raz. Tam, gdzie wcześniej. Piorun nie uderza dwukrotnie w to samo miejsce, nie? Spróbuj ponownie. Połącz się z Kassandrą. Połączono z jednostką kontrolną Zero. Na czym to skończyliśmy? Analiza. A, racja. Rozmawialiśmy o waszym nośniku, mrocznym eleksie. Jak odwrócić proces transmutacji po ugryzieniu przez niebianida? Ocena twojego metabolizmu wskazuje na zaawansowane stadium transmutacji bez oznak metamorfozy. To nietypowa reakcja. Spytam jeszcze raz. Jak? Aha, chwila. Moment. Już rozumiem. Ty wcale nie wiesz, jak to wszystko działa. Nie masz zielonego pojęcia. Jednostka kontrolna? Jesteś tylko organem wykonawczym, marionetką w rękach niebian. To oni cię zaprogramowali i oni kierują twoim... Właśnie zastanawiałem się, czy niebianie kontrolują Kassandrę, czy Kassandra kontroluje niebian. W odpowiedniej jednostce badawczej. No jasne. Wasi naukowcy zastanawiają się, dlaczego jeszcze nie przeobraziłem się w jedną z tych istot. To pewnie między innymi dlatego. Zależy wam na Dawkinsie, co? Boicie się, że jeszcze mocniej oprze się mrocznemu eleksowi. Stój w miejscu. Kuratorzy zabiorą cię do aresztu. Gdzie twój prototyp? Kto do cholery kazał ci szukać anomalii? Kto tak bardzo chce nas pokroić? Analiza.
Kto cię stworzył? Kto za to wszystko odpowiada? Analiza. Gadaj, jak się kurwa nazywa! Wykryto jednostki wroga. No i to tyle. Kurwa! Ale dowiedzieliśmy się przynajmniej, że to nie Sandra kieruje niebianami. Już została... O, granat, cholera. Już została ona stworzona. Dobra. I dobity. No, nie trafiliśmy. Pyk. Załatwione. Kontakt z jednostką kontrolną 0. Kassandra uciekła. Może odrobinę przesadziłem. Aktywuj z powrotem zaawansowane protokoły bezpieczeństwa. Więcej się nie dowiemy. Przyjąłem. Zbyt wiele nie wyjawiła. Ale to wystarczy, by zmierzyć się z niebianami w Mararkorze. Czujniki wychwyciły słaby sygnał dobiegający z Betary. Formator wysłał komunikat. Wiadomość od niebian? O co chodzi? Zwierzchnik Tajak oczekuje drugiej ludzkiej anomalii w komórce dowódczej w Betarze. Audiencja u niebiańskiej elity? Ciekawie. Chyba wzbudziłem czyjąś ciekawość. Otrzymano dodatkowe pakiety danych. Ochrona aktywna. Dobrze. Nie wyłączaj zaawansowanych protokołów. Te sukinsyny skakują cię, jak tylko damy im okazję. Lepiej nie spuszczaj gardy, póki nie zamienię słowa ze zwierzchnikiem Tajakiem. Przyjąłem. Najpierw musimy zadbać o siebie. Potrzebuję kilku dobrych wojowników. Zaleca się weryfikację lojalności towarzyszy. Obawiam się, że masz rację. Powinienem się tym zająć, zanim ruszymy do walki. Nie wolno nam sobie teraz pozwolić na żadne przeszkody i zdrady. Dzięki za sugestie, mały. W gotowości. To może być ważne. Okej, mamy tutaj teraz kilka misji fajnych. Pogadajmy jeszcze raz. Z Kronem. Musimy znaleźć Dawkinsa i się go pozbyć. Musimy znaleźć Dawkinsa i się go pozbyć. Stanowi zbyt duże zagrożenie. Włącz czujniki i zacznij go szukać. Daj mi znać, jak tylko natrafisz na trop. Uruchamiam protokół namierzający. Nie wiem, co byłoby gorsze, gdybyśmy my wyśledzili jego, on nas, czy gdyby dopadli go niebianie. Najpierw zajmijmy się największymi sporami na ziemiach wolnych ludzi. Podejrzewam, że albowie prędzej czy później staną po stronie berserków. Co prawda, sami nie pójdą na wojnę, bo ich żołnierze muszą bronić składu Eleksu. Ale wysyłają na pole walki kontrolowane przez siebie mutanty. Jeśli zlekceważymy to zagrożenie, wrogowie wkrótce nas rozniosą. Muszę jak najszybciej pomówić o tym z patriarchą Wiktorem. Przyjąłem. Dobra, mamy teraz w drogę. Dużo misji. Między innymi wierni towarzysze. Musimy obmyśleć. Musimy pogadać ze wszystkimi towarzyszami naszymi. Zobaczyć, kto tak naprawdę jest nam wierny, z kim byśmy mogli pogadać, a z kim nie. Kaja, Zorza, Fox, Drap i Nyra. Czystość Eleksu. Ekrom liczy na moje wsparcie w wojnie z niebianami. Tu mamy słabość psychiczna, bo wyłączałem do berserków. Nie jest to w sumie jakoś ewenement. Sami nie zamierzałem zbyt dużo walczyć, ponieważ oszczędzałem siły na obronę swojego depozytorium. Jednak poślą do boju Eleksowe mutanty, nad którymi będą mieć pełną kontrolę. Musimy zniszczyć te piekielne pomioty, zanim one zniszczą nas. Patriarcha Wiktor planuje walczyć z tymi heretykami. Naszymi odwiecznymi wrogami. Jestem Morkonem i moim obowiązkiem jest dołączyć do walki. To prawda, siła woli, transformacja. Aha, musimy iść pogadać z kuratorem Tajakiem. No okej, to najpierw myślę, że zaczniemy
od pogadania ze wszystkimi naszymi towarzyszami. Kto tak naprawdę chce do nas dołączyć, a kto nie. Zobaczymy, co Zouza powie, bo ona to jest wredna. Same imię to sugeruje. Okej, okay, najpierw Kaja. Moi zwiadowcy znaleźli nowe niebianidy. Kilka bestii przeszło niedawno mutację w pobliżu bastionu. Pośpieszmy się, to może zdołamy je złapać, zanim znikną. My możemy. Dobrze, zapolujmy na mutanty. Mam nadzieję, że wiesz, gdzie ich szukać. Często się przemieszczają, więc lepiej nie zwlekajmy ani chwili. Patrz, tam są. Mamy szczęście. W porządku. Do dzieła. Słuchaj, wiem, że już raz cię ugryzły, ale nie daj im się dopaść ponownie, dobra? Nie ma sprawy. Szybko je załatwimy i pogadamy odnośnie twojej przynależności do naszej organizacji. To wszystko. Infekcja. Zdążyłem dużo jej zapomnieć. No dalej. Mam wrażenie, że jestem silniejszy od takich zwykłych. Jak w ogóle. Pięknie udało się go zdjąć. Chodź Kaja, bo tu kolejny chce się bić. Jeszcze dwa. To jest szybka misja. To nie problem pokonać kilka raptoroidów w tym momencie gry. Jakby na jakimś wcześniejszym etapie była taka misja, to mógłby być problem, ale teraz to. Sami widzicie, raz, dwa i takie i padają jaszczury. Naprawdę nie znoszę tych stworzeń. A myślisz, że ja je lubię? Musimy znaleźć miejsce, w którym się przemieniły. Jeśli mnie tam zabierzesz, przeprowadzę dokładną analizę. No ale gdzie mam cię zabrać? Aha. Bo tutaj było takie miejsce z kryształami. No spoko. No to jesteśmy obok. Zostaw mnie na chwilę. Muszę się skupić. I to teraz czekamy. Czekamy na jej ruch. Takie dźwięki. To dość niepokojące, ta... Jak to nazwać? Zaraza? Z czymkolwiek mamy do czynienia, jest gorzej niż sądziłam. Czego się dowiedziałaś? Inkubacja trwa niezwykle krótko. Te bestie przeistoczyły się w niebianidy nie później niż 3 godziny od zarażenia. O, to szybko. I to dokładnie w miejscu, w którym je znaleźliśmy. Czy rozmiar gospodarza robi jakąś różnicę? Nie uzyskałam pewności, ale raczej nie. Od czego zależy więc tempo przemiany? Od siły woli, jak twierdzi Dawkins? Czy twoim zdaniem istnieje jakiś sposób, by zwalczyć tę zarazę? Coś, o czym nie pomyśleliśmy? Trudno powiedzieć. Zgodnie z tym, co zdołaliśmy ustalić, na szybkość transformacji nie wpływa jeden czynnik, taki jak metabolizm czy budowa ciała. Biorąc pod uwagę stopień postępu mutacji i fakt, że wszystkie stworzenia na Magalanie zachowują się podobnie, to... To co? Jeśli dojdzie do wybuchu epidemii, zaraza przeobrazi całą planetę w ciągu kilku dni.
Tego się obawiałem. Na razie to tyle. Postaram się odkryć więcej. Być może analiza naprawdę dużego osobnika przyniesie inne rezultaty. Wyślę zwiadowców na poszukiwania. Dziękuję za pomoc. Dam ci znać, jeżeli pojawi się coś nowego. Słuchaj, ty mi dziękuj za pomoc, tylko chodź pogadać. Wkrótce czeka nas wojna, czy kiedy ten dzień nadejdzie, dalej będziesz walczyć u mego boku. Wkrótce czeka... Jak śmiesz mnie o to pytać? Po prostu... muszę to wiedzieć. Wypchaj się. Oczywiście, że cię nie opuszczę. O, jak słodko. A jak ci się wydawało, baranie? Kolejny sojusznik do wykreślenia. Idę dalej. No okej, okay, to mamy załatwione. Kaja pozostanie wierna. Rozpocznijmy trening. Szybko to przeskipujemy. I Krony, ja to bym chciał, żebyś ty... Kurczę. Poszedł z nami. Zostań tu. Krony jest jednak moim ulubionym towarzyszem. Z kim my tu jeszcze mamy do pogadania? Zouza, Fox, Drap i Neyra. Neyra to ja nawet nie wiem, gdzie ona jest aktualnie. Zobaczmy, co nam Zouza powie. Zbliża się wielka bitwa. Gotowa? Zbliża się wielka bitwa. Gotowa? To właśnie lubię najbardziej. Chaos. Myślisz, że pozwolę ci zacząć tę rzeźnię beze mnie? Nie ma szans. Dobrze. Nic fajnego z tego nie wyniknie. Możesz być pewien. I kolejny sojusznik. Super. Idę dalej. Zobaczmy. Możemy liczyć na Draba. Niedługo wyruszamy na wojnę z wrogiem. Idziesz z nami? Miałbym przepuścić taką okazję? Oczywiście, że kurwa idę. Dobrze to słyszeć. Tylko mi się to nie rozczulaj, bo się zżygam. Kolejny sojusznik, którego mogę odhaczyć. Idę dalej. Dobra, gdzie jest Neyra? Ona jest tam gdzieś. Jeśli zobaczymy Foxa. Wkrótce wrócimy do Mararkoru. Udaj się tam razem z nami. Do Mararkoru? Oszalałeś? Wykluczone. Oj, stary, ty już na nic nie dasz się nabrać, no nie? No oczywiście. I tak nie mam nic lepszego do roboty. Zabieram się z tobą. No powiem, że mnie też wkręcił. Kolejny sojusznik do wykreślenia. Idę dalej. A gdzie jest Neyra? Ja myślałem, że ona siedzi u nas. To widzę, że nie. Dobra, no to w takim wypadku szybko teleportujemy się do depozytarium albów. Pogadamy z Neyrą i sprawę wierności naszych towarzyszy będziemy mieli z głowy. Musimy jeszcze pogadać z patriarchą Wiktorem na pewno. Ach, trochę tego jest na głowie. Słuchaj, chciałabym poprosić cię o przysługę. To znaczy? Chodzi o to, byś towarzyszył mi podczas kolejnej misji. Na czym będzie ona polegała? Karakis przemierza i bada pewna grupa kleryków. Pragnę ustalić, co nimi kieruje i co dokładnie myślą o albach. Zamierzam poznać ich plany i dociec, jak niebezpieczni mogą być dla albów. Rozumiem. Czy orientujesz się, gdzie ci klerycy teraz są? Tak, ale nie wiem, jak długo tam pozostaną. Powinniśmy działać szybko, inaczej ich nie złapiemy. Zbliżam się do ostatniej decydującej fazy tej wojny. Czy będziesz walczyć przy mnie do samego końca? Nie jestem pewna, czy przeżyję. Żadna ze mnie weteranka. Mimo to postaram się. Udam się z tobą na bitwę o Mararkor. Dziękuję, że mi zaufałaś. Zobaczymy. Wkrótce. To mam ogarnięte już.
No to co? No to myślę, że możemy, skoro już tutaj tak czy tak jesteśmy, to pogadamy z Ekromem. Ekrom to jest przywódca Albów. Dobra, Jack, zmierzyj się. A nie, jest tutaj, okej. Ja myślałem, że on będzie w budynku. Co się dzieje? Wiadomo cokolwiek o działaniach Niebian? Dostaliśmy wiadomość, jakoby wielka formacja ich oddziałów zbliżała się w naszą stronę. No, oni chcą przejąć cały zapas Eleksu i zamienić go w mroczny Eleks. Tak więc pomożemy. Razem z Kronem damy radę. Wkrótce przypuszczą atak. Musimy przygotować się na szturm. Powinniście z nimi negocjować. Już próbowałem. Zgodzą się wyłącznie na naszą bezwarunkową kapitulację. Ich dowódca wyraźnie to zaznaczył. Zależy im na naszym Eleksie. To chyba jasne, że dla nas jest to warunek nie do przyjęcia. Otwarte starcie pod depozytorem pozbawi życia setki cywilów. To znaczy, albo wyprzątili się do wojny przeciwko niebianom, podczas agresji niemieckiej tylko najsłabsi. Czy to znaczy, że Albowie przyłączyli się do wojny przeciwko Niebianom? Trudno. Nie oddamy depozytorium bez walki. Mógłbym postarać się ich zatrzymać przed depozytorium. To by nam bardzo pomogło, nawet jeśli zdołasz tylko przerzedzić ich szeregi. Przegrupujemy się tutaj i zaczekamy na wroga. Musimy przygotować się do bitwy. No dobra. Czyli musimy ich załatwić przed. Ach. Tu już zaczynają atakować. Sprytne posunięcie. No nie, no nie możemy tak patrzeć. Pomóżmy. Tutaj magię mają ci Albowie. Podobało mi się to. Okej. To jest tu całkiem dużo. Oj. Ale jak będziemy walczyć tak na dwóch, maksymalnie trzech na raz, to damy radę. Piętnastu kuratorów jest do zabicia i jeden zwierzchnik. Ach, no to jest... To jest ich tu trochę. Dobra. Idzie całkiem dobrze. O Jezu, oni tam wszyscy są tak zgrupowani. Zapiszmy. I szkoda, że nie możemy teraz wykorzystać tej wyrzutni rakiet. Jak oni stoją w takiej kupie. W ogóle użyjmy gniewu. No, chodź, 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 chodź. Chodź.
będą mnie irytować te punkciki na mapie, dlatego pozbieramy sobie z nich towar. No i tu już może być kiepsko. Chodź Krony, wycofajmy się. Kurde, z 10 na raz nie będziemy walczyć. Nawet jeśli nie są jacyś super groźni już przeciwnicy, no to jednak w takiej grupie jak zaczną do nas strzelać, to będziemy martwi chwilę. Wow, ale dostał. Udało nam się zrobić fajny kontratak. Okej, zwierzchnik leży. I jest martwy, stracili przywódcę. Ale się go udało zdjąć. Super, zostało ich tylko kilku. I zajebista opcja ten gniew, ona działa chyba w nieskończoność tak naprawdę. To się wiadomo, ma tam okres działania, ale w momencie, w którym on się kończy, możemy użyć go ponownie. Wow, 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 wow. No, musimy uważać. Teraz było blisko. Dobra. Zająć depozytorium. Udało się zabić wszystkich. Jeśli niebianie poczynają sobie tak śmiało, nie mamy wiele czasu. Dostaliśmy w ogóle chyba poziom. Tak, mamy 2 punkty. Moglibyśmy sobie dodać teraz coś. Nowy rytuał jakiś. Albo znaleźć nauczyciela, który nas nauczy lepszej obrony. Jedno z tych dwóch. Pozbierajmy wszystkie te śmieci i potem je sprzedamy. Będzie z tego fajna kasa. Okej, czyli mam się uwolnić transformacja i słabość psychiczna. Bo tutaj załatwiliśmy ten oddział, który miał zamiar zaatakować albów. Spójrzmy sobie na mapę. Atrybuty, nauczyciel. Tutaj mamy kradzież, walka wręcz. Może Einar by nas nauczył przetrwania. Więcej pancerza by się przydało. To nie tu, tutaj jest Einar. Czyżby? Chodzi o... No, widzisz... Nas zaczepił.
Zmierzasz do czegoś? Czas mnie goni. Daj mi żegutkę. Zbieram myśli. W porządku. Otóż podobno zabiłeś Vipera. No zabiłem go, no. To żadna tajemnica, że byłem mu winien jedną dolę. Zanim więc zrobisz mi kolejną dziurę w dupie, lepiej to weź. Więcej nie mam. Przyjmij w ramach podziękowania. Za co? Chodzi o tę naszą sprawę na skraju krateru. Zachowałem się jak kompletny kretyn. Dopiero zaczynałem. Bez urazy, dobra? Jest git? Jest git. O, dzień, w czym możesz mnie wyszkolić? On także nas nie może nauczyć większej ilości pancerza. Cholera. Ale poprawy regeneracji witalności byśmy mogli. Jak coś nie chce budowy na 80. To mi się podoba. Cyk, jeszcze większa regeneracja energii. To jest silny eliksir. Uzdrawiający. Jakimś cudem ominęliśmy. Dobra, tak więc to mamy już nauczone. Mamy dalej kilka punkcików. Ale to najwyżej zostawimy sobie, później na coś wydamy. Słabość psychiczna i siła woli, transformacja. Musimy udać się na spotkanie z tym Tajakiem. A tutaj musimy iść pogadać z Wiktorem. Wiktor, a tu jest jeszcze jeden cel, ale on się ktoś ten znacznie chyba się zaciął. No dobra. Myślę, że możemy pogadać z Wiktorem. Prawda? Średnio go lubię i raz złamał powierzone nam słowo. No ale jesteśmy Morkonem, więc chyba powinniśmy mu pomóc, nie? Twój brat Oleg wesprze szóstą siłę. Twój brat Oleg wesprze szóstą siłę. Naprawdę? To ci niespodzianka. Jak ci się to udało? Mam swoje sposoby. Aleś ty tajemnicy. Mimo to dobrze wiedzieć, że pilnuje was jeden z naszych. Jak głoszą plotki, twój brat Oleg nie dogaduje się z niektórymi Morkonami w grocie. To nie twoja sprawa, przybyszu. Oleg zasłużył sobie na miano czarnego rycerza nie bez powodu. Lubuje się w brutalności i destrukcji. Jeśli nie spuści pary, robi się niespokojny. Czasem się widujemy. Ostatnio unika jednak groty. Zbyt wielu kłusowników i naiwniaków. Woli polować na zewnątrz. Z niemałym powodzeniem. No, twój brat Olek i jego dział spali bastion, ale to już w sumie mówiłem. Jak twoi agenci przedstawiają sprawę sąsiednich terytoriów? Kręci się więcej mutantów Albów niż zazwyczaj. Nie wiemy, co zamierzają Albowie. Niemniej jednak wypuścili swoje stworzenia. Zaczepiają jedynie Morkonów? Właśnie nie. Wygląda to na wojnę ze wszystkimi wolnymi ludźmi. Gdzie dokładnie? Pojawili się w różnych częściach Karakis. W Ignadonie są ich całe masy. Zdaje się, że Albowie skupiają się na obronie własnego terytorium. Widziano ich nawet na Mararkorze. Sprawiają wrażenie, jakby celowo utrudniali wszystkim dostanie się na teren Niebian. Jeśli nie chcesz, by grota została zniszczona, zanim dobniemy swego, radzę się temu przyjrzeć. Ośmielę się coś ci zasugerować. Pozwól Olegowi coś zniszczyć. Jak zbyt długo siedzi bezczynnie, staje się marudny. Oto efekt przedkładania cudzych potrzeb nad swoje. Niekończąca się lista. Okej. Okay. Dobra, co my tu mamy? Mutanci w Karakis, rozgromione wojska z Ignadonu, więcej mutantów w Mararkorze. Całkiem dużo ich jest tutaj, cyklopy, czyhacze, mutanci zwykli.
No, tak więc sporo tego będzie do powybijania. Tutaj jest jedna grupa, mutanci w Karakis. Tu na dole, tutaj są dwie grupy duże. No to musimy to wszystko wyczyścić tak naprawdę. Jeśli chcemy, żeby jakoś Morkoni nam pomogli, no wiadomo, no chcemy tego. Tak więc myślę, że możemy już zacząć eksterminację mutantów. Tu mamy przed nami pierwszą grupę. Całkiem sporo. Jakiś złom tutaj z nich dropi. A to nawet nie warto zbierać. No nie warto zbierać, może podnoszę. To też czasem jestem dobry, tak grotowa. Ale są to słabi przeciwnicy. Chyba wszyscy. Najgorsze właśnie jest to, że dopóki nie pozbieram od nich tych śmieci, to oni nie znikają z minimapy. I potem jest to dosyć mylące. Szlamopli, tam jest cyklop. A musimy wybić wszystkich z terenu. To jest w ogóle jakiś teleport. Nie wiem, czy mamy go zaznaczonego. Chyba nie mamy. A nie, mamy. Dobra, to nieważne. Mutanci są słabi. Raz, dwa schodzą. Tu są jeszcze jakieś szlamopluje. Muszę tak naprawdę nawet tankować te ich ciosy. Kurde, jesteśmy zatruci, nie zauważyłem. Wypijmy sobie miksturę. Zabijmy szybko tych małych mutantów. A cyklopa zostawimy na koniec. Dostaliśmy. Super. Teraz nie wiem, czy tutaj są wszyscy załatwieni. Nie, bo są tutaj te punkciki cały czas.
Ale widzę, że nie, tutaj mamy jeszcze jakiegoś ślamokluja i mutanta zwykłego. Uwaga! Wykryto wrogo nastawione stworzenia o niskim ilorazie inteligencji. No tak. Ale jak skomentowałeś? Co to Krony powiedział? No naprawdę. To chyba wszystko. Jeszcze weźmiemy śmieci od tego jednego. Okej, tak więc tą grupę mamy załatwioną. Tutaj obok amfiteatru jest kolejna grupa. Szybkość tam przeniesiemy. I ją także zlikwidujemy. Poziom 36 już. Dużo tego doświadczenia weszło w tych okolicznych misjach, co były. Samo pogadanie w sumie z naszymi towarzyszami było dobre 10 tysięcy doświadczenia. Myślę, to jest kurde bardzo dużo. Okej, okay. Już mam załatwione. Zmasztowaliśmy go, to był cios plecy ze skradania się. On zadaje obrażenia krytyczne. Dobra, tu mamy tego cyklopa. Wokół dosyć sporo mutantów. Gdyby mi się udało wybić się najpierw, to było pięknie. Dobra, musimy też degenerować trochę wytrzymałości. Prawie nas trafił. O nie, szlamopluj od pleców. Zabiliśmy wszystkich. No zobaczmy, co się wydarzy. Liczba mutantów w Ignadonie wciąż jest cholernie wysoka. W Mararkorze pełno jest mutantów. Jeszcze tyle do zrobienia. Chociaż jedno mamy załatwione. Co tu mamy? Wojska w Ignadonie i w Mararkorze. W Ignadonie tutaj jest ich mnóstwo. Tak naprawdę byśmy musieli od tej strony przejść. I powoli ich wszystkich tutaj wybić. Ale to już myślę, że zrobimy w kolejnym odcinku. Ja tymczasem wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie.
Zachęcam do zostawienia komentarza, lajka, subskrypcji i oglądania dalej przygód Jaxa, jak i oczywiście innych treści na moim kanale. Trzymajcie się. Na razie, cześć.